Tour de Pologne, wielkie sportowe wydarzenie, święto kolarstwa, które od lat przyciąga wielu. Nie inaczej było wczoraj. Na trasie odcinka przebiegającego przez województwo śląskie zebrali się kibice. Ciekawości i dzieci zobaczyły, że takie coś jest i takie coś się przez naszą gminę przejeżdżają i dzieci mogą to zobaczyć. Bo to jest jednak wysiłek dla tych zawodników, to warto im się poświęcić uwagi. W początku obserwuję telewizji. Z wnuczką tu przyjechałem na żywo obejrzeć. Czekamy, bo synek chciał przyjechać zobaczyć. Przyjechaliśmy obejrzeć, nie? Byliśmy przy okazji w sklepie i chcieliśmy zobaczyć sobie. Kibicujemy oczywiście za kadrą polską, za Rafałem Majka. Być może, że jakaś ucieczka będzie dzisiaj. Trzeci etap prowadził ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie do Zabrza. Do tragicznego wypadku doszło w Bełku. Zawodnik najpierw stracił równowagę, a później uderzył głową w betonowy przepust. Po szybkiej reanimacji został karetką przewieziony do szpitala w Rybniku. Na miejscu został podjęty przez załogę lotniczego pogotowia i karetkę obsługującą Tour de Pologne. Natomiast do naszego szpitala został już przywieziony w stanie ciężkim. Już w karetce była prowadzona akcja mająca na celu przywrócenie funkcji życiowych. Bo jak to mówimy potocznie, pacjent się zatrzymał, był reanimowany w tej karetce przez zespół i jakby przekazany u nas na SOR, gdzie no, w locie praktycznie ta reanimacja dalej trwała. Stan był na tyle ciężki, że nie było już nawet czasu przewożenia na blok operacyjny i nastąpiła próba operacji na samym SOR-ze, natomiast na stopień obrażeń wewnętrznych był tak duży, że w czasie tej operacji niestety stwierdziliśmy zgon. Dzisiaj kolarze startujący w Tour de Pologne nie ścigali się. Z powodu tragicznej śmierci Belga organizatorzy skrócili o 40 km i zneutralizowali czwarty etap z Jaworzna do Kocierza. Bjork Lambrecht miał 22 lata.